Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym vlogmasie. Jest po 10 chyba. Czy nie ma jeszcze 10? Nie, za 5, sorry. Ja do tej pory działałam, sprzątałam, ogarniałam i już mam praktycznie wszystko zrobione. I tak troszeczkę dzisiaj postanowiłam, wiecie, bardziej się przyłożyć do sprzątania z tego względu, że właśnie chciałam dokładnie odkurzyć. U Aleksa poukładałam trochę, podsuwałam trochę łóżko, trochę jego biurko. Za biurkiem oczywiście tam Armagedon. W łazience też sobie podsuwałam, co podsuwać mogłam. I też tam odkurzałam dokładnie. No, obiad już mam podgotowany, więc super, cieszę się. I co mi... Aha, i słuchajcie, w ogóle zrobiłam sobie tutaj, jak widzicie, taki miód. Tutaj też dałam miód i ten dałam zielony z powrotem. Ja wam mówiłam, o Boże, coraz gorzej to wygląda. Ja wam mówiłam, że właśnie na tym palcu i na tym zrobiły mi się jakieś fale dziwne. I teraz dalej jest to samo. Ja nie wiem, co to się dzieje. Powiem wam, że całe szczęście, że na tych miarę mi to wyszło. Ale tutaj normalnie ten palec jest, o widzicie? Cały normalnie jakby... O, ja go normalnie ściągnę. Jak ja go podważę, to go ściągnę całego. I nie wiem, co widzicie? I on jest nierówny, nie wiem, co jest grane, nie wiem, co jest tego powodem. Jestem zła, bo już to poprawiam. Poprawiłam to wczoraj i jest dupa dalej. Nie wiem, ja nie wiem, o co chodzi. Robiłam to samo, ten kolor jest nowy, bo go dopiero kupiłam, nie, 3 dni temu, więc nie wiem, co jest grane. Dajcie mi znać, co może być powodem. Myślałam, że może za gruba warstwa, dlatego nałożyłam dwie cieniusieńkie warstwy. Tutaj nie mam pojęcia, co jest grane. Nie wiem, ale już jestem zła. Zła, bo nie lubię czegoś takiego. Dobra, i wiecie co? Chciałam się troszeczkę ogarnąć. Tak jak ostatnio taki delikatny makijaż, bo w niedzielę było szaleństwo. Z makijażem to teraz tak spokojnie. Zresztą nie wiem, czy dzisiaj będę gdzieś wychodzić, czy nie będę. Chociaż powiem wam, że taką mam trochę ochotę do kawiarenki pojechać, bo dawno w sumie nie byłam. Dawno nie byłam, bo nie było też okazji. A oglądałam wczoraj vloga chyba u panny Joanny i właśnie Joasia pokazywała ten podkład i bardzo, bardzo go chwaliła. Ja wam powiem, że ten podkład naprawdę jest spoko, tyle że u mnie wygląda dość sucho. Nie wiem dlaczego. Sandra go próbowała i mówi, że dla niej on jest bardzo podobny do Maybelline. Kurde, już teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, ale mówi, że normalnie identyczny, tańszy odpowiednik. I właśnie ona lubi takie, dla mnie on wygląda sucho na mojej buzi, no ale jeszcze dzisiaj sobie nałożę dla przypomnienia i zobaczę, jak to. Ale tak, powiem wam, że jakoś tak nie skarży mojego serca. No nie jest zły, bo kosztowałam około 20 zł, więc spoko, daje ładne krycie i tak dalej, dobrze się utrzymuje, ale jem cerę mieszaną z tendencją do przetłuszczania się nawet w strefie T, chociaż czasami też wykazuje takie cechy skóry suchej, zależy po prostu. No ale bardziej jest mieszana. No i nie wiem, i wygląda sucho to, kurczę, nie wiem, jak wygląda na innych suchych czy normalnych. Dajcie mi znać, jak miałyście. Co tam myślicie? Ja mam go w kolorku Ivory, to jest trójeczka. Nie wiem, czy on jest w 4 czy w 5 kolorkach do wyboru. Cześć! Cześć! Co ty tutaj przyniosłeś, mamie? Tak! No? Co ty tutaj, mamusi, przyniosłeś? Gdzie ty, mamy tuszy? Gdzie są mamy tusze? Gdzieś tusze wszystkie wyginęły. Wywiało je. No i on, może zaświecę lampę trochę, chociaż tutaj już słońce zaczęło tak walić. No i jak wam powiedziałam, on u mnie wygląda dość cicho. Wygląda tak, jak ja bym miała już puder na buzi. Nie wiem, czy to widzicie. Ale tak wygląda, jakbym już go przypudrowała. Nie wiem, czy można było go, by go nie pudrować. Ja wolę jednak zabezpieczyć. Nie, Ignasiu. Nie, nie, nie. Ja wolę jednak zabezpieczyć podkład, ale jeśli nie pudrujecie podkładu, to może być dla was opcja. Dobra, jak ten podkład, to damy korektor. Ja mam go w 2 kolorach, 02 i 03. I one, powiem wam, że naprawdę są bardzo, bardzo jasne. Bardzo. Bardzo, bardzo. Nawet bardzo. Ale bardzo, bardzo. No i co ty robisz? No nie wiem, wiecie co, Sandra?
Nie, dobrze, Sandra miała rację, bo ja powiedziałam kiedyś w tym filmie, że trójka jest jaśniejsza od dwójki, a nie, tutaj jest dwójka, a tutaj jest trójka. I zobaczcie, możecie sobie zobaczyć dwójkę i trójkę, jak wygląda. Jak właściwie ten jest bardziej różowy, taki ta trójka, a ten taki bardzo jasny, naprawdę mega, mega jasny. Więc jeśli potrzebujecie czegoś tak mocno jasnego, no to spoko. No, co to jest? Wszystko muszę otwierać. Tak. O. No też daje spoko krycie, chociaż powiem wam, że wolę ten z L'Oreala, ale on już zgęstniał bardzo, bardzo. Któraś zaraz pisała do mnie, czy ten z L'Oreala nie robi mi skorupy pod okiem. Powiem wam, że nie. Ja jestem z niego naprawdę zadowolona. Ja go kupiłam na promocji rossmanowskiej, więc w spoko cenie, bo normalnie nie wiem, czy on kosztuje około 5-6 dyszek. No, ale też jest wydajny, bo dość dużo go, dużo, może nie dużo, dużo go używam, bo dużo staram się nie nakładać korektora, żeby nie robić właśnie sobie dodatkowego ciacha. No, kolego, mama już odkurzała, więc chyba raczej byśmy tego nie wysypywali. Wysypał mi ogólnie trzy pudry. No, a wtedy powiem wam, że podrażniła mnie trochę, trochę te sztuczne rzęsy, podrażniły mnie niestety. Już powiem wam, że koło, nie wiem, które, ale ja się malowałam wcześniej, tak, faktycznie, kurczę, bo ja się malowałam, nie wiem, 9:10 chyba było. I już koło godziny 18 mega mi przeszkadzały. Powiem wam, że takie miałam zmęczone oczy, w ogóle byłam też zmęczona, ale no wyjątkowo mnie uwierały, o, że tak powiem, już w kącikach czułam taką suchość bardzo, więc no ja ogólnie mam nieprzyzwyczajone oczy do sztucznych rzęs i w większości tak się czuję i to nie jest właśnie spowodowane tym, że te akurat konkretnie rzęsy, tylko no ja niestety mam takie wrażliwe oczy na tym punkcie, bo tak to raczej nie zaliczam moich oczu do wrażliwych. Ja sobie zapudrowuję powiekę, wiecie, jak nie chcę robić nic na oku, to sobie zapudrowuję tak. O. I co ty tutaj, mamie, robisz, co? Oho. No, słoneczko wychodzi, ale czuję, że tak jest mroźnawo. Ja już powiem wam, że wieczory takie długie, ciemne. Tak? Pan trąbi, jedzie. Tidit. No i tak z małym dzieckiem to szuka się zajęcia i jemu, i sobie trochę. Powiem wam, że nie lubię tak siedzieć w domu, tak jak on wczoraj wstał o 14:30, dość szybko jak na niego, bo zdarza mu się po 15 wstać. No to wiecie, zjedliśmy obiad, no do 15:30 i już, no do wieczorka trzeba szukać sobie zajęcia. Także no, długie wieczory się zaczęły, dlatego też dzisiaj chciałabym to się może pojechać, dam słowo nawet na jakiś spacer, żeby wiecie, zmienić trochę otoczenie. Tak, pan jedzie i trąbi. Tidit. Tak. A wiecie co, w ogóle tak sobie pomyślałam i nie powiedziałam tego wcześniej, trochę żałuję, ale powiem to teraz później, po. Bo wgrałam wam ostatnio też Get Ready, to, które miałam, po prostu, które nagrałam jak. Co chciałeś stąd? Nagrałam jak się szykowałam na urodziny mamy, ale wiecie co, to może być tak naprawdę też opcja na święta po prostu i makijażu, bo taki był akcent złota, no i też stylizacji myślę, także bo ja jeszcze nie wgrałam, dzisiaj wgram to, dzisiaj, albo nie, nie, dzisiaj nie, dzisiaj będzie vlog właśnie też z tego dnia i z następnego, a później następny, Ignacy nie wyrzucaj, następny to będzie właśnie to Get Ready. Więc będzie w nazwie no, że Get Ready na przyjęcie, może być świąteczne czy coś w tym stylu. Także no, coś takiego zrobimy, bo tak naprawdę może i to być na taką Ignaś. okazję. No co zrobiłeś? No co? Co tutaj Zazia dyma się zrobiła? No, szybko! Wsiątaj mi! Takie białe Szybciutko! tusze. Ach, jeszcze tylko kontur. Dobra, to od razu sobie kontur zrobię. Ignacy! Mówiłam, że ja stracę połowę kosmetyków. Połowę kosmetyków stracę i już nie będzie jest mój bronzer. No gdzie dałaś mamy bronzer? Ta w ogóle to jest tu. Dobra, to nie ty. Ta toaletka też kiedyś runie. No, ten bronzer też już zepsułeś mamie.
No nie ma tam. Dobra, ja idę po tusz, muszę wytuszować rzęsy, posprzątać tutaj to, co się, zobaczcie, zadziało. Widzicie czy nie widzicie? Czy wy to widzicie, co ja tutaj mam? Co ja tutaj mam? Wszystko po roztegowywane, plus to, co jest na podłodze oczywiście leży. I teraz co, nie zamknę szuflady? Zamknę. Okay. Dobra, Ignacy, bo ty tutaj narobiłeś, mamie, syf. Normalnie syf jest, syf, a ciekawa jestem, jak to moje tusze, czy one są w całości, bo już tutaj... O, zobaczcie, to jest po prostu... To jest po prostu... Ignaś, cały Ignaś, cały Ignaś. Dobra, idę szukać jakiegoś tuszu i... Nowy kominek. Powiem wam, że zawsze mi się marzył kominek, ale słucham. Co chcesz? Zawsze mi się marzył kominek, ale no taki, nie wiecie, nieprawdziwy, nie palący się, że drewno i tak dalej, ale jakiś taki elektryczny czy coś. No ale u nas za bardzo nie ma gdzie takowy zamontować, dlatego też YouTube daje taką możliwość, że każdy z nas może mieć kominek, tak. Czy już mamy się przytulić? Tak? Nos. A Ignaś, gdzie ma nos? No, moje serce. On jest taki tulinek. No, także każdy z nas może mieć taki kominek. Coś pada. Tyle mi zostało jeszcze. Masakra, no ale światło jest beznadziejne. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Strasznie jest tak szaro-buro. Jeszcze ta szara koszulka. No, Ignaś kończy drzemkę, myślę, bo jest 15:03. A ja jeszcze tutaj kończę prasować to nieszczęsne pranie. Masakra, ogólnie masakra. I powiem wam, że ja praktycznie cały tydzień, zeszły tydzień tak sobie obiecywałam. Dzisiaj wyprasuję, dzisiaj będę prasowała, dzisiaj wieczorem prasuję. Dobra, jutro wyprasuję. Okej, okay, dobra, pojutrze i tak dalej. I powiem wam, że tak odkładałam, że zostałam z takim praniem, z taką stertą, że masakra. U mnie tutaj w tle dalej świąteczny klimat, już teraz nie z kominkiem, ale dalej świąteczny klimat i uwielbiam to. Przerabiam vloga, także mam dzisiaj vloga, wgrywam, mam jednego w zapasie, get ready, no i ten nagrywam, także dobrze się dzieje, jeśli chodzi o YouTube'a, bo zawsze wolę mieć jakiś tam, chociaż wiecie, jeden filmik w zanadrzu, żeby coś tam było, żeby wiecie, nie zostało, także jestem bez niczego, bo chciałabym właśnie ten vlog, mas tak naprawdę, wiecie, ja sobie samo przed sobą powiedziałam, że będę jak najczęściej. Wam też to powiedziałam, więc też przed wami, że będę jak najczęściej, ale też nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, że wiecie, muszę być i koniec, kropka, bo jak nie, to po prostu świat się zawali. A powiem wam jeszcze jedno, jestem, znaczy nie, że zmęczona, ale tak mnie bolą plecy tu, kark cały i ta ręka najbardziej, bo tutaj niosłam tą cięższą torbę. Więc powiem wam, że normalnie ledwo dzisiaj w ogóle w nocy czułam, jak się przewracałam z boku na bok, także noc była nie za bardzo. I ogólnie jestem taka, o, to wszystkie mięśnie mnie bolą. A ten paznokieć ściągnęłam jednak, widzicie? No więc będę musiała, nie wiem, czy nie nałożę też miód na to, bo to jest normalnie masakra, nie wiem, co się stało. A jeszcze wam właśnie mówiłam, że nie wiem, czy czasem tam po prostu nie był ten lakier jakiś stary, ale ten moja mama kupiła właśnie 2 dni wcześniej i jeszcze jeden taki bordowy i sexy red, który miałam poprzednio i się też trzymał, więc nie wiem, czy po prostu, nie mam pojęcia, co się stało, bo wszystko robiłam tak samo jak zwykle. Nie wiem, ale nie lubię takiej sytuacji. Dzisiaj znowu muszę sprzęt rozłożyć i sobie doklepać tego. Masakra! No, a jeszcze wam tylko pokażę, że tutaj zrobiłam taki kącik dla Ignasia. Wiecie, zabawki mieliśmy tam z przodu, to jest tutaj koło balkonu, położone jedne, drugie tutaj były i tak dalej, ale jak sobie pomyślałam, że chyba zrobię mu taki po prostu kącik, że tutaj będzie miał swoje zabawki. O, tam jeszcze na półce ma książeczki, jeszcze jedne klocki, które myślę, że też za jakiś czas może tutaj wylądują, a wtedy, wiecie, jak on już przestanie mi tak ściągać z półek, no to będzie miał tutaj swoją, tak, swój taki kącik, może pomyślę o jakiejś półce tutaj, wiecie, dla niego, żeby tutaj była taka jakaś typowa półka, gdzie mogę pochować jego rzeczy, może z takimi koszami wyciąganymi, wiecie, żeby miał swoje miejsce. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że fajnie będzie, że to będzie miał taki kącik zaaranżowany dla siebie z zabawkami. Oczywiście kontakt, jak odłączę żelazko, to będzie zabezpieczony, wiadomo. No, ale myślę, że taki spoko.
Właśnie tutaj jest, wiecie, odsunę, bo tu mam odsunięte pranie. To akurat tutaj nie jest jakoś mało miejsca, może sobie usiąść i nawet się pobawić w tym kąciku, więc myślę, że spoko. Dzisiaj jakoś wpadłam na pomysł, bo on miał zabawki. Tutaj, no, te dwa kosze, albo jeden mu kładłam, drugi mu kładłam właśnie tam w kącie, gdzie teraz jest reszta. No, a tak pomyślałam sobie, że właśnie tu chyba postawię choinkę. Albo tam, bo tam z tyłu mam też listwę i mogę podłączyć światełka. Tutaj też mogę, więc może tu choinka będzie stała. O, nie, tylko narożnika fajnie będzie się świeciła. A tu jego fotelik, albo na odwrót zrobimy wtedy fotelik tam tutaj. Pytacie się często o ten fotel, ja go kupiłam na Allegro za 55 zł. Wydaje mi się, że u sprzedawcy Świat Dziecka, ale nie jestem pewna. W każdym razie na Allegro znajdziecie tego pełno. No spoko, to jest naprawdę spoko, chociaż Ignaś tak coraz częściej siada na niego. To nie jest tak, wiecie, że jakaś miłość od pierwszego wejrzenia, ale myślę, że powoli. No, więc takie plany choinka już myślę, że na dniach trzeba będzie przynieść to wszystko i ustawić i pilnować przede wszystkim. No także taki kącik zabaw stworzyłam. No, na dywaniku z Ikei, to jest dywanik łazienkowy, który mi został, dlatego że ja kupiłam inne do łazienki. No i myślę, że jest spoko. Jednak wracam do kominka, a słuchajcie, nie pokazałam wam tytułu. Taki tytuł jakby co, powiem wam, że bardzo, bardzo fajne piosenki. Mega, mega klimatyczne. No i ten widok tego kominka jest po prostu bombowy. Ups, to chyba obudzi Ignacia. Także tak klimatycznie, chociaż wiecie, co jest najgorsze? Że nie czuć tego ciepełka. No kurczę, szkoda. Tak chłodnawo się zrobiło, ale się rozgrzewam już przy...